jest narażanie zdrowia i życia, mieli rację. Chociaż przekonujemy się o tym w tak tragicznych okolicznościach. No niestety jeszcze mieli rację ci, którzy mówili, że zastraszanie żołnierzy, demobilizowanie żołnierzy, lżenie żołnierzy doprowadzi do tragedii. Bo mogą się zawahać, użyć broni wtedy, kiedy będzie zagrożenie życia. Przecież to w tym samym miejscu zabito tego żołnierza, ciężko raniono, który potem umarł. I wielu innych żołnierzy, w którym kilka tygodni wcześniej, jak się dowiedzieliśmy, aresztowano żołnierzy za to, że działali w samoobronie, bo zostali zaatakowani przez hordę uchodźców i oddali strzały w powietrze. No, to jest skutek. Ci, którzy wtedy podjęli taką decyzję o aresztowaniu, zatrzymaniu, rzuceniu na glebę, skuciu kajdankami, postawieniu zarzutów, zawieszeniu na wiele miesięcy, doprowadzili do tej tragedii. Bo gdyby żołnierze się bronili, to tamci by nie dźgali. No przecież żołnierz ma karabin, ma przewagę nad facetem z kijem, nawet z nożem. Pod warunkiem, że nie ma obawy użyć tej swojej przewagi w postaci broni. Kto wysłał żołnierzy bez kamizelek kuloodpornych? Atakują ich ludzie uzbrojeni, bo broń biała to też jest broń. Przez tysiące lat ludzie zabijali się przy użyciu broni białej. Ten dzisiejszy wypadek tragiczny to jest tylko jeden z wielu wypadków, gdzie żołnierze odnoszą obrażenia od rzucanych kamieni, rzucanych noży, rzucanych maczet. Wysyłamy na granicę jako państwo naszych funkcjonariuszy zbrojnych, czy to Straży Granicznej, czy to żołnierzy, ale nie dając jako państwo prawa do użycia broni, stawiamy ich w wyjątkowo trudnym położeniu. Właśnie, to, że ich wysyłamy, bo ja rozumiem, że może nie starczyć oddziałów policji, ale te zwarte oddziały policji, szturmowe oddziały policji, proszę pamiętać, czym na przykład wtedy, kiedy aresztowano tych żołnierzy, były zajęte? Biciem rolników. Biciem rolników. Oni mieli ręce zajęte tłumieniem protestów rolników i dlatego nie było tych, którzy są tego przeznaczeni, czy mają tarcze, odpowiednie stroje ochronne, sikawki, gaz łzawiący. I odpowiednie przeszkolenie. I odpowiednie przeszkolenie. A wysłano żołnierzy, którzy są do tego, żeby już używać broni, czyli w tych sytuacjach najgorszych. No i jedni muszą podjąć decyzję, strzelamy i będzie wielka afera, strzela i jest wielka afera. Dostali po głowie, tak? No to drudzy powiedzieli decyzję, no nie możemy strzelać, to zasłaniamy własną piersią. I jeszcze im nawet kamizelek kuloodpornych nie dali. Mm-hmm. Sytuacja rzeczywiście no, z jednej strony tragiczna, z drugiej skandaliczna, kiedy docierają do nas kolejne informacje. Tutaj przechodzę od no, dzisiejszej tragicznej informacji o śmierci do tej informacji związanej z aresztowaniem dwóch żołnierzy. Tak jak podaje Onet i wraz z nim inne media, to aresztowanie miało miejsce 2 miesiące temu, ale dopiero teraz się o tym dowiedzieliśmy. Dlaczego ta informacja nie przeciekła wcześniej? Dlaczego rząd milczał? Dlaczego nikt o tym nic nie wiedział? Poza samymi żołnierzami, którzy już wiedzieli, co może ich czekać za użycie broni. O poranieniu żołnierzy też kilkadziesiąt godzin wcześniej było wiadomo i nie poinformowano od razu. Oni próbują za wszelką cenę, chcieli to przed wyborami ukryć. Prawdopodobnie, no ja nie chcę spekulować, bo to są rzeczy, ale mamy trochę informacji na ten temat. Ten żołnierz znajdował się w stanie śmierci klinicznej i próbowano tą informację ogłosić po wyborach. Tylko już się nie dało, bo zbyt wiele osób zaczęło o to pytać, zbyt wiele osób zaczęło o tym mówić. No i wreszcie ktoś tą informację zaczął potwierdzać. No i w tej sytuacji oni musieli powiedzieć, że de facto ten żołnierz już nie żyje, chociaż prawdopodobnie on już znajdował się w takim stanie od kilkudziesięciu godzin. Chcieli tą informację przemycić poza wybory. We wszystkich podręcznikach związanych ze sztuką wojenną jest taka kluczowa informacja, że broń jest ważna, uzbrojenie jest ważne, ale morale jest najważniejsze. Najlepsza broń nie wystarczy, jeśli brakuje morale. No i teraz pytanie o to, jak czują się nasi żołnierze, nasi obrońcy granic w kontekście tych informacji o skuciu kajdankami, o tym, że nie można używać broni, bo można mieć poważne problemy, nawet w obronie własnej. Wiemy przecież dokładnie, z którego kierunku ten tłum nachodźców, uchodźców idzie. Taka informacja, że... A sam premier Tusk poinformował, tak, że 90% ma paszporty czy wizy rosyjskie. Tak. No, czyli są to ludzie de facto w jakiejś części szkoleni w ogóle w szkołach specnazu czy sabotażu rosyjskiego. I teraz oni otrzymują taką informację, bo ta informacja na pewno dotarła tam, gdzie miała dotrzeć. Na polskiej granicy nie będą do was strzelać na pewno, tak? Bo się boją.
bo tak zostali przez polski rząd poinstruowani, przez polskie kierownictwo armii. Czego możemy się spodziewać w związku z tym? Że będą radykalizować działania, bo człowiek, który jest agresywny, posuwa się do tego poziomu, aż spotka się z oporem. No jeśli dowiaduje się, a nawet przekonuje się, że tego oporu nie będzie, bo żołnierz, który nie może użyć broni, on nie ma w zasadzie co, gołe pięści mu zostały, buty, tak? No, czym on ma się bronić? Jeszcze nie miał kamizelki kuloodpornej. A po drugiej stronie jest przewaga, bo jest jakakolwiek broń, której tamten używa jak zechce. Jak zechce. To musiało doprowadzić do tragedii. No i jeśli się de facto rozbrojono żołnierzy po tym aresztowaniu, bo gdyby to jeszcze było tak, że to była inna jednostka, że to nie byłoby wiadomo. Ale to jest to samo miejsce. Myśmy nie wiedzieli. Tak. Ale to ci żołnierze doskonale wiedzieli, jakie będą konsekwencje, jeśli złapią za broń. No to nie złapali tym razem za broń, bo nie chcieli ryzykować wyrzucenia z armii, zawieszenia, degradacji, procesu, wyroków, skucia kajdankami na oczach swoich kolegów. Tego wszystkiego, co przeszli kilka tygodni wcześniej ich koledzy i bronili granicy gołymi piersiami. No efekt jest taki, jest że właśnie taki. No myślę, że w tej chwili hasło murem za polskim mundurem nabiera zupełnie innego znaczenia. Ja się zastanawiam, jak teraz czują się ci wszyscy ludzie, którzy stali na baczność i klaskali podczas premiery czy podczas kolejnych seansów sławnego, czy raczej niesławnego filmu w reżyserii pani Agnieszki Holland. Jak czują się te wszystkie elity artystyczne, które pomstowały na ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości, na działania właśnie Straży Granicznej, polskiej armii, jak oni mogą sobie spojrzeć w lustro? Źli ludzie, bardzo źli ludzie potrzebowali artystów, którzy potrafili uwodzić tłumy. Znamy to z historii, już nie chcę cytować. I uwiedziono pewną grupę naiwnych ludzi, bo ja nie zakładam, że tam każdy jest przekupiony. Tak? Nawet wśród tych, którzy przyszli rok temu na ten Pata i tak Tuska, pewnie większość ludzi po prostu przyszła w dobrej wierze. Dzisiaj już nie przyszli, tam było bardzo mało ludzi, bo tutaj kilkanaście tysięcy, no to jest to 10 razy mniej niż poprzednio. Dlatego, że to uwiedzenie się kończy. No ale będą mieli tego kaca, że wzięli udział w czymś bardzo, bardzo złym. Wcześniej czy później się obudzą. Lepiej, żeby to było wcześniej, bo będą następne ofiary i to mogą być dużo większe. Wprawdzie rząd Tuska przekonuje, że teraz będzie bronił granicy już od jakiegoś czasu, że tam no widać, buduje jak granice. Wysyła żołnierzy z gołymi piersiami. No ale to są właśnie, to są słowa. Sposób, tak? Na razie pan Tusk se idzie z gołą piersią, z panem Kosiniakiem, Tygryskiem. Na razie to są bez broni i na te dzidy i na te kamienie. Mówiliśmy, pojawił się już tutaj wątek wyborów, które są rzeczywiście za chwilę, dosłownie za chwilę. Co jak co, ale armia, wojsko, polski mundur wciąż w naszym społeczeństwie cieszył się ogromną estymą. No ta dzisiejsza tragedia, te wcześniejsze wydarzenia na pewno będą miały jakiś wpływ i to potężny, tak myślę, na postawy naszych rodaków. Jak to się może przełożyć na najbliższą politykę? Znaczy ja nie wiem, co w tej chwili oglądają i słuchają ci, którzy głosowali kiedyś na Tuska, na Trzecią Drogę, na Lewicę, bo Lewica przecież tutaj najbardziej oszołomskie rzeczy chyba stawiała. Natomiast ważne jest to, że ci, którzy nie podlegali temu złemu snowi, nie dali się uwieść złym ludziom, żeby poszli głosować. Bo złych ludzi jest mało, uwiedzionych jest bardzo dużo. Ale tych, którzy się obudzili i tych, którzy nie zasnęli, jest naprawdę dużo. I oni wszyscy muszą po prostu pójść głosować, no bo takie sceny będą masowo. Ta władza musi dostać potężne ostrzeżenie, potężne, bo jeżeli to będzie tak dalej, no to proszę sobie wyobrazić, następnym razem przyjdą z kałachami i będą strzelać, a nasi żołnierze będą się zastanawiać, czy użyć broni, czy nie użyć. Przecież proszę zwrócić uwagę, że nawet jak nie strzelają, no dlaczego nie mieli kamizelek? Dlaczego nie mieli kamizelek? Prawdopodobnie wiedzieli, że jakikolwiek poziom mobilizacji, prężenia muskułów jest źle widziany, no to już poszli po prostu tak jak na patrol przed koszarami. Nasza reporterka Aleksandra Prorok przeprowadziła krótką rozmowę z mieszkańcami stolicy. Co sądzą właśnie w kwestii aresztowania polskich obrońców granicy? Posłuchajmy.
Dzisiaj pytamy Polaków, dlaczego premier Tusk ukrył przed społeczeństwem aresztowanie polskich żołnierzy. To, co on zrobił i to, co on robi, ja mam 83 lata. Ja takiego czegoś doczekałam. Kochana, to jest niemożliwe. Niemożliwe. Mam prawnuczka, mam prawnusię. Cieszę się z nich, boję się o nich. I modlę się, proszę Boga, żeby spokój był u nas. Tusk robi wszystko na odwrót. Mówi inaczej, robi inaczej. Że oni bronili siebie i nas, no to zostali aresztowani, bo jest wszystko na odwrót. Powinni mieć prawo użycia broni, jeżeli jest zagrożone ich życie. Chronienie państwa jest moim zdaniem taką nadrzędną kwestią w tym momencie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje chociażby z imigrantami, tak? Ten cały kryzys migracyjny. Dlaczego ukrył? Tak. Bo on jest sam winien wszystkiego. Powinni aresztować tych, którzy ich aresztowali, tych żołnierzy, którzy taką decyzję wydali. Hołownia, pan minister obronności, no Kosiniak-Kamysz, śmiech na sali. Co oni wyprawiają? Teraz już, to już jest skandal. Właśnie z żołnierzami, to tylko odstrasza ich do pełnienia tej służby. W czasie, gdy słuchaliśmy wypowiedzi naszych rodaków na ulicach Warszawy, dołączył do nas redaktor Piotr Semka. Bardzo serdecznie witam. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Do rzeczy, tak jest. I może właśnie od pytania do pana redaktora zaczniemy tą część naszego programu. Chodzi mi o tą hipokryzję, tą antypaństwową postawę, bo nie ośmielam się użyć takiego określenia, ówczesnej opozycji, czyli Donalda Tuska, kręgów wokół niego, nie tylko politycznych, także artystycznych, o czym rozmawialiśmy wcześniej z panem redaktorem Sakiewiczem, dochodzą do władzy i nagle okazuje się, że działania Prawa i Sprawiedliwości, nie, to w zasadzie oni będą kontynuować, chociaż wtedy byli to ci nachodźcy, byli to po prostu ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Tylko że z nożami. No to jest dowód na to, że starano się wykorzystać emocje przeciwko Straży Granicznej jako element kampanii przeciwko PiS-owi. To był długi okres lata i początku jesieni, kiedy to nie miano żadnych skrupułów, aby grać tą kartą. I ta nieumiejętność wyrwania kwestii bezpieczeństwa Polski od sporu, który jest zagrożeniem dla Polski, będzie się jeszcze długo mściła, bo potem powstaje nawyk, aby w wypadku komunikatów Platformy w sprawie obronności zastanawiać się, czy nie jest jakaś ukryta gra. W sytuacji, kiedy my jesteśmy już poddawani rozmaitym ćwiczeniom taktycznym ze strony rosyjskiego wywiadu, albo wyłączamy kwestię bezpieczeństwa z walki, albo każdy komunikat, który wydaje władza, zaczyna być kwestionowany. A czasami może być tak, że władza, w tym wypadku władza platformerska, będzie mówiła prawdę, a ludzie z powodu braku zaufania nie będą chcieli temu ufać. I to jest największe zagrożenie tego typu polityki. No właśnie, istniało w polskiej tradycji politycznej takie podejście, które nazywano państwowym. Tak mówiono o sobie, jesteśmy państwowcami. To znaczy, możemy się spierać politycznie w Sejmie, poza Sejmem, bardzo ostro, bo walczymy o władzę. Już dawno minęło, niestety. Ale są takie pryncypia, których nie podważamy. Natychmiast, jak pan redaktor zaczął o tym mówić, przyszedł mi na myśl wiersz Broniewskiego, Bagnet na broń. To jest lewicowiec, ale pięknie oddał te właśnie kwestie. No, w sprawach bezpieczeństwa Broniewski państwa. Broniewski zaczynał od Legionów, tak. więc to była inna lewica. Potem oczywiście się sprzedał komunistom, chociaż były takie momenty, że nawet i on się im postawił, ale to już to inna historia. Natomiast wracając do pojęcia państwowiec, to trzeba pamiętać, że to nie jest już tylko kwestia egoizmu, bo zawsze było to takie polskie patriota prywata. Tak? Mówiło się o tym, o miłości do ojczyzny i o prywacie. Tak? To z trylogii Sienkiewicza możemy naczytać się o tym i prywacie. Potem słowo państwowiec to był taki wyjęty kawałek patriotyzmu w momencie, kiedy państwo polskie zaczęło funkcjonować, ponownie zostało odbudowane, bo patriotyzm musiał się wiązać z narodem, a państwa brakowało. No ale państwowiec zaczęło funkcjonować, czyli ponad podziałami,
Tyle tylko, że stało się coś nowego. Otóż przyszli ludzie, którzy uważają, że państwo polskie jest niepotrzebne. I to nie jest prywata. To nie jest ta druga kategoria przeciwieństwa patriotyzmu. Oni lokują swój nowy patriotyzm w zlikwidowaniu państwa polskiego i stworzeniu czegoś nowego. Nie do końca wiadomo czego, oni sami nie wiedzą czego, ale dla nich ważnym etapem dzisiaj jest likwidowanie państwa, więc bycie państwowym jest dla nich archaiczne. No, ale skutki widzimy. Ale można by pójść dalej. Dobrze, niech oni tam sobie nawet będą tymi obywatelami Europy, czy jak pan redaktor powiedział, jeszcze nie wiadomo czego do końca. No, ale przecież granica Polski na Bugu to jest granica właśnie tego nie wiadomo czego. Unii Europejskiej, NATO zarazem. No dobrze, ale mówimy o kontynencie, w którym państwa południowej flanki NATO nie są w stanie zareagować na przemysłowy szmugiel ludzi za pomocą łodzi z Libii czy z Algierii. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której następuje jakiś paraliż woli. Przecież władze Australii, kraju powszechnie uważanego za demokratyczny, potrafiły sparaliżować i cofać łodzie z uchodźcami. Przecież tam też byli przestępcy, którzy potrafili liczyć i wiedzieli, że można w Indonezji, czy też w Papui Nowej Gwinei, czy na Filipinach znaleźć ludzi, którzy chcą się dostać do australijskiego raju. I też będą płacić pieniądze, też będą kupować. Australijczycy dali radę, ale hejt wobec nich się odbywał. Na początku Australia była tak, dosyć powszechnie ale potępiona, ale nie ustąpiła i ale przypomnę jeszcze jedną rzecz. Teraz wyszło na jaw, że od początku roku chyba około parę tysięcy Polaków, arabskich i trzecioświatowych imigrantów zostało cofniętych przez Niemców i przekazanych do Polski. Cofniętych to jest tak w cudzysłowie, bo oni często nie byli wcześniej w Polsce. Dobrze. Ale to jest przykład, kiedy Niemcy powołują się na protokół dubliński, ale wtedy, kiedy masa ludzi szturmowała granicę węgierską, to nagle Niemcy uznali, że protokół dubliński przestaje działać i oni łaskawie tych wszystkich imigrantów biorą, ponieważ to odpowiadało wyobrażeniu Angeli Merkel o tym, żeby wypaść dobrze w oczach głównie lewicowych wyborców, aby udowodnić, że Niemcy są mocarstwem humanitarnym. Teraz nagle, kiedy Niemcom znowu jest to wygodne, mówią, przypominają protokół dubliński, każe, aby uchodźców, którzy weszli na teren pierwszego państwa unijnego, trzymać w obozach. Nie da się prowadzić żadnej konsekwentnej polityki, jeżeli raz się zmienia zasady, bo jest to z jakichś powodów wygodne państwu niemieckiemu, a kolejny raz potem się nagle mówi, nie, chwileczkę, teraz wracamy do protokołu dublińskiego, bo nam jest tak wygodnie. Więc przypomnę dwa elementy. Wyjęcie spraw obronności ponad spór polityczny, bo to w momencie, kiedy naprawdę dzieją się rzeczy ważne dla danego państwa, pozwala rządowi powiedzieć, róbmy to razem, ponieważ zagrożenie jest takie, że my z pojedynkę nie damy rady. Ale jeżeli się gra tym, jeżeli się rzuca w parlamencie hasło, że PiS to są płatni pachołki zdrajcy Rosji, no to jak można potem występować o koordynację działań? No, pan redaktor Ziemkiewicz dawno temu już użył takiego sformułowania, że ówczesna opozycja byłaby skłonna rozkręcać nawet tory i minować mosty, tak? Jeżeli przyspieszyłoby to klęskę Prawa i Sprawiedliwości w jednym ze swoich felietonów. Pod względem szkód ekonomicznych to przekraczało rozkręcanie torów. Bo szkody ekonomiczne, które oni wywoływali, umawiając się na blokowanie pieniędzy, które powinny były do nas dotrzeć, były nieporównywalnie większe. Ja myślę, że strata pieniędzy to jest jedna rzecz, ale chyba ważniejsza jest ta kwestia, na którą pan redaktor zwraca uwagę, czyli przekroczenie tej granicy państwa no nieprzekraczalne. Ale tak? To jest bezpieczeństwo, ale to jest ponad nie wszystko. Jest nowe. No, większość państw środkowej Europy ma w swoich legendach opowieść o pastuszku, który po próżnicy krzyczy wilki, wilki, ratujcie. Ludzie przychodzą, orientują się, że był to tylko wygłup, a potem, kiedy naprawdę wilki się pojawiają i pastuszek krzyczy, ratujcie mnie, bo mi stado zagryzają, wszyscy się uśmiechają, mówi, tym razem się nie damy nabrać. No, to nie są nowe rzeczy.
one przypominają, że w kwestiach realnego zagrożenia każda gra polityczna staje się śmiertelnym zagrożeniem, bo wyniszcza naród, który poddawany jest. Przecież rosyjscy analitycy GRU, KGB, no, czytają polskie gazety. Jeżeli oni widzą, że polska lewica potrafiła zrobić operację, której symbolem był film Zielona granica Agnieszki Holland, no to czemu się nie włączyć? No tylko głupiec by nie wsparł tendencji, które rozsadzają. Tak jak Amerykanie przeżywali własny konflikt wewnętrzny w stosunku do wojny w Wietnamie i Rosjanie tylko mogli się dołączyć do już istniejącego zjawiska. I wtedy też byli patrioci amerykańscy, którzy mówili, możemy dyskutować o zasadności wojny w Wietnamie, ale na Komisji Obrony Izby Reprezentantów, a bez wyciągania tego na forum. Natomiast gwiazda amerykańskiego Hollywoodu, Jane Fonda, pojechała do stolicy Wietnamu Północnego i fotografowała się na tle armat przeciwlotniczych wycelowanych w amerykańskie samoloty, co działo się 800 metrów od centralnego więzienia w Hanoi, nazywanego ironicznie Hanoi Hilton, w którym byli torturowani i doprowadzani do choroby psychicznej amerykańscy więźniowie, którym wobec których przeprowadzano tak zwane pranie mózgów. No. Rozmawiamy w studiu z redaktorami, natomiast łączymy się z panem prokuratorem Tomaszem Janeczkiem, zastępcą prokuratora generalnego do spraw wojskowych. Halo, jak się słyszymy? Dzień dobry. Halo, dzień dobry, słyszę państwa. Rozmawiamy. Halo? Czy jestem słyszany? Tak, słyszymy bardzo dobrze. Panie prokuratorze, rozmawiamy o tym dzisiejszym tragicznym wydarzeniu śmierci żołnierza, jednego z żołnierzy, którzy chronią naszej granicy. Mówimy także o tym, co najprawdopodobniej przyczyniło się do tej sytuacji. Stawiamy taką tezę, że wcześniejsze aresztowanie dwóch żołnierzy za użycie broni w obronie samych siebie, tak, tej naszej granicy, że to wszystko łączy się w pewną całość. No i zadajemy mnóstwo pytań. Na razie nie znamy na nie odpowiedzi. Dlaczego te informacje tak późno dotarły do prasy? Dlaczego w ogóle tak się stało, że ci żołnierze znaleźli się w kajdankach w areszcie? Co mógłby pan na ten temat powiedzieć? Rzeczywiście macie państwo rację, że to wszystko składa się w jedną całość. Ale na wstępie pozwólcie państwo, że złoży wyrazy współczucia, bo dwie minuty temu doszła do mnie informacja niestety o śmierci żołnierza, obrońcy polskich granic. Jeżeli ta informacja jest prawdziwa, a wierzę, że być może jeszcze nie, ale gdyby ta informacja się potwierdziła, gdyby była ona prawdziwa, za państwa pośrednictwem. Panie prokuratorze, potwierdziło tą informację dowództwo rodzajów sił zbrojnych, więc nie sądzę, żeby ta informacja była niestety nieprawdziwa. Panie redaktorze, nie chciałem dopuścić przez chwilę do siebie, że doszło do ostateczności, doszło do takiej tragedii. Proszę pozwolić, że złożę wyrazy kondolencji i współczucia rodzinie i osobom najbliższym. Macie państwo, dziennikarze, rację, że to się składa w pełną całość. I jako pewną całość należy rozpatrywać. Jeżeli chodzi o zdarzenie, które opisał, a które państwo pytają, opisał w swojej publikacji Onet, to tutaj ważna jest sekwencja zdarzeń. A ona była taka. Zdarzenie miało miejsce 25 marca tego roku. Czynności z żołnierzami wykonano 28 i 29 marca. Natomiast ja pierwsze informacje o tej sprawie powziąłem 6 maja tego roku. Proszę zwrócić uwagę, że jest to aż około półtora miesiąca od zaistnienia tego zdarzenia. Jest to niespotykane i było niespotykane do czasu przejęcia prokuratury przez ministra i nominatów pana ministra Bodnara. Proszę państwa, ja zostałem poinformowany w ten sposób, że przekazano mi ogólną, dawkową informację zawierającą tyle i tylko tyle, że jest prowadzone postępowanie przeciwko dwójce żołnierzy
którym przedstawiono zarzut z artykułu 231 kodeksu karnego, a opis tego zarzutu był spłycony do tego, że polegał on na użyciu przez żołnierzy wbrew przepisom ustawy broni na granicy. Tego typu spraw, chcę zasadniczo podkreślić, jest w skali miesiąca kilkaset. A więc chcę pokazać, że to zdarzenie, ta informacja została spłycona do jakiegoś podrzędnego postępowania. Na niej naniosłem dekretację, żeby wszystko wyjaśnić, a także zakładając, że może ona spotka się z jakimś zainteresowaniem, naniosłem dekretację, że wyrażam zgodę na objęcie nadzorem służbowym. I po dniu 6 maja nie byłem informowany o żadnym aspekcie tego postępowania, o dokładnej treści zarzutach i także w szczególności o tym, że żołnierze zostali zatrzymani, pozbawieni wolności. Gdyby to wszystko zostało przekazane, gdyby to wszystko znalazło się w informacji, moja reakcja byłaby adekwatna i niezwłoczna. Natomiast pozbawiono mnie takiej możliwości i postawiono pod przysłowiową ścianą, informując półtora miesiąca o zdarzenia, zaistnienia zdarzenia. Jest to absolutnie okoliczność skandaliczna i niebywała. Panie prokuratorze, jeżeli mógłbym pana o coś zapytać, bo pojawiły się dzisiaj informacje rozpowszechniane przez Romana Giertycha, że to były pana decyzje, ponieważ pan jest zastępcą prokuratora generalnego z sugestią, że za tym może stać minister Ziobro albo prezydent, bo nie chcą pana odwołania. Czy to pan kazał i nadzorował aresztowanie, tak podawał Roman Giertych, nadzorowanie tych żołnierzy i pan stał za postawieniem ich zarzutów. No, jest pan prokuratorem od spraw wojskowych. Czy w prokuraturze działa jakaś struktura, która w tej chwili może się z panem nie liczyć? Czy to tak wygląda, że oni po prostu poza własnym szefem mogą podejmować decyzje i wykonują czyjeś inne polecenia? Panie redaktorze, to rzeczywiście tak wygląda. Natomiast chcę zasadniczo... Ta struktura właśnie doprowadziła do aresztowania żołnierzy. Czyli struktura wsadzona tam przez pana Bodnara i przez pana Kosiniaka-Kamysza doprowadziła do aresztowania żołnierzy poza formalnym dowództwem prokuratury. Tak jest, ale proszę mi jeszcze pozwolić się wypowiedzieć w tej kwestii pierwszej, a mianowicie jest to kłamstwo, celowo pewnie z przyczyn politycznych powtarzane przez posła Giertycha, iż miałem cokolwiek wspólnego i naciskałem, nalegałem i stałem za tym, by żołnierzom postawić zarzut. Jest to kłamstwo wyssane z palca. Takiego zdarzenia nie było w rzeczywistości. W jakim celu jest to kolportowane i przekazywane, mogę się tylko domyślać. Nie służy to prawdzie, nie służy to dobru postępowania i wprowadza opinię społeczną w błąd. Natomiast rzeczywiście w tej chwili jestem pomijany w wielu kwestiach, w tym w procesie otrzymywania informacji o ustaleniach. Ale jak można pomijać przełożonego? Pan jest przełożonym tych prokuratorów. Czy oni po prostu odmawiają wykonywania pana poleceń na polecenie, nie wiem, pana Bodnara czy pana Kosiniaka-Kamysza? Panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, że ustawowo jestem odpowiedzialny za nadzór nad czynnościami operacyjnymi służb wojskowych, głównie kontrwywiadu wojskowego. I proszę sobie wyobrazić, że od pewnego czasu, o ile sobie przypominam, od marca nie mam styczności, nie mam kontaktu z takimi materiałami. Z tego, co udało mi się zweryfikować, to 28 maja zostało wydane zarządzenie, prawdopodobnie przez prokuratora Korneluka, który faktycznie odsuwa mnie od tych czynności nadzorczych nad działaniami operacyjnymi służb, powierzając opiniowanie wszystkich materiałów, które wpływają nowo powołane. A czy prokurator Korneluk mógł zgodnie z prawem pana odsunąć? Panie redaktorze, nie mógł zgodnie z prawem, gdyż to są... I mamy do czynienia ze spiskiem przestępczym w prokuraturze i ten spisek doprowadził do aresztowania żołnierzy. Możemy w ten sposób to nazwać. I rzeczywiście no, zostałem, czy podjęto skuteczne próby, chociażby na przykładzie wiemy tej publikacji i tego, co się działo w związku
związku ze sprawą opisaną przez Onet, skutecznie sprowadzono mnie do roli osoby statystującej. Panie prokuratorze. Funkcje, które są przypisane ustawą. To jest, proszę państwa, coś niewyobrażalnego. Ale taka jest rzeczywistość. Panie prokuratorze, pan minister Bodnar na swoim Twitterze, znaczy na platformie X, poinformował kilka godzin temu, że na jutro, czyli na piątek rano, wzywa pana w kwestii wyjaśnień tej właśnie sprawy. Rozmowa ma służyć przekazaniu pełnej informacji o okolicznościach i działaniach prokuratury w sprawie zarzutów dla żołnierzy. Panie redaktorze, od chwili, kiedy minister sprawiedliwości został pan Adam Bodnar, ja wielokrotnie wyrażałem gotowość spotkania się, by omówić okoliczności i warunki bieżącej współpracy. Deklarowałem w tym w mediach, że jestem do dyspozycji pana ministra Bodnara i niestety od tego czasu, od objęcia funkcji przez pana ministra prokuratora generalnego, nie doszło do takiego spotkania. Więcej, nie doszło do spotkania z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem. Tutaj przepisy nakładają na nas obowiązek współpracy i byłem gotowy od samego początku taką współpracę podjąć i skutecznie prowadzić. I wyrażam stanowisko, że gdyby była wola, a z mojej strony była taka wola, ale gdyby była taka wola ze strony pana ministra sprawiedliwości i pana premiera Kosiniaka-Kamysza, nie doszłoby do takiej sprawy, która została opisana wczoraj przez Onet. Jestem o tym głęboko przekonany. Zawiązano konstytucję, zawiązano przestępczy spisek, który doprowadził w jednym z rezultatów do zatrzymania żołnierzy, zdemobilizowania polskiej armii, a w rezultacie tragedii, ofiar śmiertelnych. Czy ofiary na razie śmiertelnej, na szczęście jednej, ale to już chyba wystarczy. Panie prokuratorze. To jest za dużo. To jest na szkodę państwa. To przestępcze działanie pana przełożonych, prawdopodobnie do tej tragedii by nie doszło. Ale panie prokuratorze, chciałem zadać jeszcze jedno pytanie, bo równolegle z rozbrajaniem i oskarżaniem niewinnych żołnierzy podjęto działania, żeby uniewinnić pana Duszę, pana Noska i pana Pytla. To jest właściwość podległa panu, tak? To pan powinien podejmować taką decyzję. Panie redaktorze, to jest kolejny przykład, panie redaktorze, wpisujący się to, o czym mówimy. Również i w tej sprawie zostałem pominięty jako zastępca prokuratora do spraw wojskowych. Zastępca prokuratora generalnego nie mógł nadzorować sprawy o współpracę z Rosjanami czołowych polskich wojskowych, tych, którzy dzisiaj się zajmują polskim bezpieczeństwem. Po dniu 12 stycznia zostałem odcięty od informacji pochodzących z tego postępowania. To gdzie te decyzje są podejmowane? W Moskwie, w Berlinie? Podejmuje ich właściwy prokurator. To jest bardzo dobre pytanie, tylko że nie powinno być kierowane do mnie. To jest pytanie doskonałe, które powinno w pierwszym rzędzie być kierowane do pana ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. A czy pan wie chociaż, w jaki sposób podjęto tak nielegalną decyzję? Panie redaktorze, twierdzę dalej to, co powiedziałem chwilę wcześniej. Nie mam i nie miałem o tym pojęcia. Czyli ktoś umorzył, ale nie ten, co powinien. W przeciwieństwie do okresu sprzed 12 stycznia, sprzed okresu tak zwanego przejęcia prokuratury, gdzie ta współpraca... Ludzie podejrzani o nielegalne kontakty z Rosją teraz mają ścigać nielegalne kontakty z Rosją. A mogą to robić dlatego właśnie, że ktoś w prokuraturze powiedział, że jest umorzone śledztwo. Wprawdzie nie ten, co powinien powiedzieć i nie wiadomo, czy ma to formalne znaczenie. Właśnie, czy to śledztwo w związku z tym zostało umorzone, skoro zrobiły to osoby, które są do tego niepowołane. Panie redaktorze, ubolewam cały czas nad tym, ale niestety taka jest rzeczywistość. No wpisuje się to... Ale to pan redaktor... normalnie jest umorzone. Jaki jest stan prawny tego śledztwa? Z tego co wiem, a usłyszałem i dowiedziałem się w sposób nieformalny, niesformalizowany,
to postępowanie jest umorzone. Aczkolwiek z całą pewnością potwierdzić tego nie mogę. Odwołano, no, panie redaktorze, jak mogę funkcjonować w sytuacji, kiedy bez mojej zgody, bez mojej akceptacji odwołuje się i zastępcę prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Warszawie i osoby pełniące funkcje w Departamencie do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej. No przecież jest to robione z rozmachem, z rozmysłem, w celu odcięcia mnie od wiedzy, która, nie wiem, być może wydaje się komuś, że zostanie przekazana, wykorzystana jakoś w sposób, no, pozaprawny przeze mnie. To nie o to chodzi. Tu chodzi o dobro Polski. Ja proszę, by ktoś naprawdę zrozumiał i ktoś się naprawdę przejął tym, że pierwsze, co należałoby wziąć pod uwagę, to jest właśnie troska o państwo. To nie jest działanie państwowe. Panie prokuratorze, pojawił się w naszej rozmowie jeszcze jeden wątek, który dzisiaj również był w mediach analizowany, czyli jakaś struktura powołana w ramach prokuratury do szczególnego śledzenia, tropienia jakichś wykroczeń popełnianych przez czy to żołnierzy, czy funkcjonariuszy na granicy. Jak ta sytuacja zgodnie z pana wiedzą wygląda z tą właśnie strukturą? Przy czym nadmienię, panie redaktorze, zgodnie z moją nieformalną wiedzą. Zostałem co prawda poinformowany post factum na okoliczność utworzenia zespołu, który miałby oceniać zachowania polegające na tak zwanych pushbackach. Natomiast jak ma to funkcjonować, jak to w rzeczywistości funkcjonuje i dlaczego i po co ten zespół jest powołany, nie mam tutaj, proszę mi wierzyć, po raz kolejny wiedzy. Bardziej wiem w sposób nieformalny, że to działanie, powołanie tego zespołu ma być właśnie skierowane w obrońców polskich granic. Natomiast formalnie nie mam tutaj żadnej wiedzy. Ale wszystkie te informacje, którymi teraz pan się z nami dzieli, to są informacje, które pan otrzymuje nie drogą oficjalną, formalną, tylko mówiąc językiem kolokwialnym, z plotek korytarzowych. Mówiąc językiem kolokwialnym, to są informacje korytarzowe. Mhm. Sytuacja kuriozalna, zastępca prokuratora naczelnego nie, do spraw wojskowych. Niestety. Zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych, który powinien nadzorować kluczowe śledztwa. I powinien też regulować, w jaki sposób są ewentualne naruszenia przez żołnierzy prawa śledzone i wyjaśniane, traci kontrolę nad grupą działającą w prokuraturze, nie wiadomo do końca z czyjego namaszczenia, ale wiadomo, że z poparciem obecnej władzy. Nie wiadomo, czy mają są zakotwiczenie która prawne. Organizuje nagonkę na obrońców granic, doprowadza do zatrzymania, skucia, postawienia zarzutów, zawieszenia żołnierzy, przez to rozbraja polską armię, przynajmniej tych żołnierzy, którzy stoją na granicy i doprowadza do tragedii, do śmierci człowieka. Przestępcze działania podjęte wcześniej to już nie jest teoria, to już nie jest spór prawników. To jest krew na rękach tych ludzi, którzy się tego podjęli. Jak pan myśli, panie prokuratorze, czy ten ciąg wydarzeń, które tutaj staramy się odtworzyć, ten ciąg przyczynowo-skutkowy, czy to są rzeczywiście działania przestępcze? Czy kiedyś powstaną z tego zarzuty prokuratorskie i winni takiej sytuacji będą musieli się przed sądem tłumaczyć? Szanowni państwo, proszę pozwolić mi, że odetnę się od tej oceny, czy to są działania przestępcze. Natomiast wierzę głęboko, że to w przyszłości zostanie głęboko wyjaśnione i wyjaśnione do spodu, bo nie może być takiej sytuacji. Ale wyjaśnione, czy nie popełniono przestępstwa, prawda? Bo wyjaśnione, ja może jestem trochę odważniejszy, bo nie jestem prokuratorem. Czy nie popełniono przestępstwa? I natomiast chodzi o to, czy nie popełniono przestępstwa. Oczywiście, panie redaktorze. I w jakim celu podjęto takie działania pomijające mnie? Moim obowiązkiem jest nadzorowanie postępowań dotyczących spraw wojskowych, a obowiązkiem podwładnych jest przekazywanie tych informacji. Czy się komuś podoba, czy nie, bo takie są po prostu przepisy. Działamy w imię interesów państwa polskiego.
Panie prokuratorze, w wojsku ta informacja o zatrzymaniu, aresztowaniu żołnierzy, ona na pewno rozeszła się znacznie szybciej. Wojsko ma swoją specyfikę i na pewno wpłynęło to, tak jak pan redaktor Sakiewicz zaznaczył, na swoistą demobilizację żołnierzy. No, oni się trzy razy zastanawiali i będą zastanawiali teraz nad podjęciem jakichkolwiek działań, zwłaszcza działań związanych z bronią. Czy jak pańskim zdaniem ta sytuacja może się w tej chwili rozwinąć na naszej granicy? Jakie powinny być podjęte w takiej sytuacji czynności, żeby no, po prostu wzmocnić naszych obrońców, naszych żołnierzy? Przede wszystkim, proszę państwa, to szacunek dla tych ludzi, którzy narażają życie w imię naszego bezpieczeństwa. I powoływanie zespołów do chociażby, ten przykład wymieniony przeze mnie, przez państwa, do spraw tak zwanych pushbacków, no nie służy w żaden sposób zapewnieniu bezpieczeństwa. A nie musimy się przekonywać, że czasy są tak niebezpieczne, że może dojść... No, tym bardziej, że nie powołano zespołu, który by badał ataki na polskich żołnierzy. Nie powołano tego, pan Kramek atakował polską granicę i wygrywa wszystkie procesy w sądach, jest nietykalny. Jest dzisiaj bohaterem dla tej ekipy rządzącej. Nie zbadano, nie ukarano tego. Panie redaktorze, naprawdę ubolewam nad tym. Ubolewam każdego dnia i no, czuję swoją też niemoc, w którą zostałem wtrącony. Wykonując obowiązki zaszczytne służenia Polsce na tym stanowisku. Od kilku tygodni, jeśli nie dłużej, narracja obecnego rządu na temat granicy, obrony granicy jest już zupełnie inna niż ta narracja, którą ci sami ludzie głosili jeszcze pół roku temu, ponad pół roku temu. No ale to są na razie tylko słowa. Czy Polacy mogą ufać tym słowom? Chcę wierzyć i biorę za dobrą monetę, że rząd podejmuje działania, które zapewnią bezpieczeństwo nam wszystkim. Naprawdę biorę to za dobrą monetę. Natomiast rzeczywistość, która została ujawniona w dniu wczorajszym, no, wydaje się przeczyć temu. Natomiast chcę się no, utwierdzać w tym przekonaniu, że premier Tusk i rząd i nawet pan minister sprawiedliwości, Adam Bodnar, działają w takiej intencji, by zapewnić nam bezpieczeństwo. Chcę to wierzyć głęboko. Pan redaktor Semka? No ja cały czas powtarzam, już nie pierwszy raz, myślę o dwóch postaciach, które są symbolem tego tragicznego zdarzenia. Pierwsza postać to pani Kurdej-Szatan, która publicznie znieważyła polskich pograniczników i która... Również tego, który został zabity. Tak, i teraz, która jest witana w telewizji, tak jakby była gwiazdą... W telewizji publicznej. W telewizji publicznej. I dwa, kapitan Anna Michalska, rzecznik, która musiała znosić niezwykle agresywne pytania, zaczepki dziennikarzy, bo to ja wytrzymać to psychicznie, i która po dojściu do władzy koalicji 13 grudnia została demonstracyjnie zwolniona. Jeżeli jedna osoba szydziła, druga tych strażników broniła. Jedna dostaje rozmaite dowody życzliwości od telewizji publicznej, która jest kontrolowana całkowicie przez Platformę, a druga nawet nie wiemy, jak została przeniesiona. Być może została strącona na jakiejś pracy papierkowej gdzieś i otoczona jest ostracyzmem, bo jest przedstawicielką niesłusznej linii. Tylko można sobie prowadzić takie słuszne i niesłuszne linie, ale ugodzenie nożem przez imigranta jest tragedią. I mamy do czynienia z sytuacją, w której nie mieliśmy żadnej dotychczas u żadnego polityka koalicji jakiejkolwiek skruchy i stwierdzenia, że to było niemądre, że po zapoznaniu się z realiami musieli uznać, że jeśli te normy bezpieczeństwa nie zostaną zachowane, to grozi nam zalew imigrantów, a nie... No, jest ten słynny mem, który chodzi, że Donald Tusk zwraca się do dwóch rozmów, a więc mówicie, że to nie są
biedni ludzie, którzy szukają jedynie tylko miejsca na ziemi. To jest to ponury dowcip, ale dobrze pokazujący całą złożoność sytuacji. Tutaj można dodać że w tej chwili ta grupa spiskowa w prokuraturze, która nielegalnie przejęła prokuraturę, próbuje dalej obarczać żołnierzy i rozsyła takie informacje, to jest przed chwili, że między innymi to ta pani, która doprowadziła do przekazania danych, która umożliwiła aresztowanie Alesia Białackiego. Ona w tej chwili składa i wysłała takie informacje, że ci żołnierze strzelali w taki sposób, że mogło to narazić imigrantów na zranienie. Otóż proszę sobie wyobrazić żołnierza, który stoi bardzo blisko płotu, jest atakowany i on ma strzelać w płot. Tak, żeby nie narazić. Ale przecież takie uderzenie w płot może spodobać się rykoszet, który może być śmiertelny. On musiał przełożyć karabin przez płot, żeby strzelać w powietrze, żeby nikt nie oberwał rykoszetem. No, że pani prokurator jest tak durna, że tego nie wie. Ale ci, którzy ją zatrudniają, powinni jej to wytłumaczyć. Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów wystarczająco i tak dalej, jak mawiał klasyk. Zróbmy na chwilę przerwę, by posłuchać, co nasi rodacy mają do powiedzenia właśnie w kwestii wsparcia dla żołnierzy, dla tych, którzy bronią, ochraniają naszą granicę. Polacy wyrażają swoje poparcie dla polskich żołnierzy. Popieram tych żołnierzy, jestem za nimi. Wnuczka jest żołnierzem, młoda dziewczyna, jest rok dopiero, ale też tam jeździ na tą granicę. Boję się troszeczkę o nią. Dobrą robotę robią. Wie pani, muzułmanie na nas nacierają, nie wiadomo kto jeszcze i jestem zdumiony, że nikt nie podjął żadnej czynności, jak dźgnięto tym nożem tego żołnierza. Nie wiem, jaki on ma stopień, ale życzę, żeby wrócił do zdrowia. Tym, żeby tam chronić tych żołnierzy, bo to oni walczą o to, żeby w Polsce było jak najlepiej i żebyśmy byli bezpieczni. Doceniam ich pracę i jestem zawsze z nimi. Całym sercem. To, co oni robią, to wspaniała rzecz. Nie ma takiej rzeczy chyba u nas w Polsce, jak ci nasi żołnierze robią. Aby tak dalej. Aby nas chronili. Tak, w całej naszej historii wojsko, siły zbrojne, siły umundurowane, nazwijmy, w różnych epokach różnie to wyglądało, ale zawsze cieszyły się ogromną estymą całego społeczeństwa. Obecny rząd, ówczesna opozycja dużo zrobiła, żeby tą estymę nadgryźć, podważyć. Dlaczego to robili? Ale to wszystko związane jest w dużej mierze też z modami, no przecież lewica na zachodzie lansuje na przykład hasło każdy żołnierz jest mordercą. Więc to są wszystko zabawy krajów, które nie stykają się z realnym zagrożeniem niepodległości. Polskiej tradycji takie, że inny przykład. To nie przypadek, że kraje wyszehradzkie jak Polska, Węgry, Słowacja i Czechy były zawsze bardzo zdystansowane od pomysłu rozlokowywania muzułmanów. No, mieliśmy tradycję historyczną taką. Polska i tak była w lepszej sytuacji niż na przykład Węgry. Węgry, które były okupowane 150 lat. No więc właśnie. Słowacja na przykład była obszarem rajdów. To była ta część Węgier, która nie była zajęta przez Turków, ale przez 150 lat musiała liczyć się ciągle z atakami, które porywały setki kobiet, tysiące kobiet, dzieci na handlę niewolników, mówiąc krótko. I ta pamięć została, że to zetknięcie kulturowe nie musi tylko ubogacać, może być śmiertelnym zagrożeniem. I u nas tak naprawdę trzeba było zrobić bardzo dużo, aby ten tradycyjny szacunek dla munduru zamienić w poetykę złośliwości, memu. Zresztą w niektórych wypadkach ludzie, którzy obrażali policjantów, tak jak na przykład Władysław Frasyniuk, który przecież zachował się bardzo... Policjantów, żołnierzy, strażników. Potem jak gdyby atakował, już mu przyszło to bardzo łatwo. Zaczęło się to od tego, że Władysław Frasyniuk odmawiał podania swojego nazwiska policjantowi, który interweniował, gdy on próbował blokować
miesięcznicę smoleńską. Więc te nawyki złe, które narastały w ciągu ostatnich 24 lat, przecież mieliśmy wcześniej już próby lekceważenia munduru, one teraz powstają. I to działa też w drugą stronę. Im bardziej policja jest wykorzystywana do na przykład atakowania rolników pod Sejmem, tym bardziej trudno potem... Wtedy przecież... Rolników zupełnie niesprowokowanych. Mówiono, no jak to? A teraz nie używacie hasła murem za polskim mundurem. Oczywiście hasło murem za naszym mundurem nie dotyczy haseł szumów ludowych wykonujących rzeczy nadrzędne, broniące naszej wolności. Kiedy policja zaczyna wchodzić w rolę reprezentanta jednej policji politycznej de facto. No tak. Mhm. To ten szacunek pryska. Ja mam wrażenie, że to zjawisko, o którym pan redaktor powiedział, tego przebudowywania, częściowego przynajmniej przebudowywania naszego postrzegania sił zbrojnych, z pozytywnego na... Ale podam przykład. Podam przykład, gdy Paweł Machcewicz tworzył Muzeum II Wojny Światowej, to przecież od razu zaznaczał, że jego przedstawiciele mówili, że na pewno nie będzie to panteon polskiej chwały. No to dlaczego? Pytanie czego? Dlaczego nie? To czego? No znaczy ja powiem czego. Znaczy było to przedstawianie konfliktu II Wojny Światowej jako wojny, która jakoś anonimowej spadła. Kataklizmu, która spadła na głowy wszystkich, takim samym mieszkańca bombardowanego Hamburga, jak i mieszkańca Warszawy, którego dom niemieckie Sonderkommando niszczyło za pomocą miotacza ognia. No to jeżeli się tworzy taką wizję, to rzeczywiście nie ma mowy o możliwości stworzenia frontu poparcia dla żołnierzy czy służby granicznej, która broni, bo wszystko staje się anonimowym zjawiskiem, które nie wiąże się z żadnymi podziałami, ideologiami. No. Ja myślę, że wsparło bardzo niestety w tej destrukcji propaństwowej postawy, wsparła taka narracja, tutaj nie wiem, czy się redaktor naczelny zgodzi, ale z wieloma politykami ówczesnej opozycji, gdy rozmawialiśmy, tam pojawiała się taka fraza, państwo PiS, prawda? No, jak Trybunał, nie ma żadnego państwa PiS, Trybunał Julii Przyłębskiej, no. I to był element państwa polskiego, jeśli nie są jego właścicielami. Tak. To słowo właściciel nie jest ironią. Tak. Oni muszą mieć poczucie własności nad naszym losem, nad majątkiem państwa polskiego, nad prawem. I wtedy może ewentualnie uznają. I wtedy to państwo uznają. Istnieje państwo Tuska, Tusków, Kierwińskich, nie wiem, kto tam jest istotny w tej rozgrywce, ale to państwo też nie jest suwerenne. Tak? Oni tu są z nadania. Panowie, koalicja obecnie rządząca, zwana z przekąsem, choć może i słusznie koalicją 13 grudnia, to jest kilka elementów, kilka sił politycznych. Tam jest też trzecia droga, partia, która czy konglomerat partii, która się tak nazwała, i ona również odgrywała pewną rolę w tej narracji z zeszłego roku i odgrywa pewną rolę w narracji obecnej. Posłuchajmy, jak pan marszałek Sejmu, reprezentujący właśnie trzecią drogę, z całej tej sytuacji, całą tą sytuację wyjaśnia. Marszałku, jeszcze pytanie o kwestie związane z bezpieczeństwem, z tym, co dzieje się na granicy. Czy wasza koalicja przeprosi Straż Graniczną i Wojsko Polskie? Za co? Za tę kampanię, która wówczas była kampanią podsycającą nienawiść, oskarżenia wobec strażników granicznych, wobec Wojska Polskiego, żołnierzy. Teza, którą pan wygłasza, jest tezą działacza politycznego, nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. Proszę wskazać, w jakim miejscu ktokolwiek, choćby z mojej partii, albo ja osobiście obrażał żołnierzy albo strażników granicznych. Przeciwnie, cały czas powtarzaliśmy, że mundurowi należy się szacunek, że należy wspierać tych, którzy polskiego bezpieczeństwa bronią, więc wybaczy pan, ale na tak postawione. Donald Tusk mówił o tym, że... Panie marszałku, Róża Thun mówiła o tym, że mur to jest brak szacunku dla ludzkiego życia, bo pan pytał o wypowiedzi polityków pana ugrupowania. I znów wraca wątek z początku naszej rozmowy. Jak można o 180 stopni zmienić... Znaczy, wystarczy stosować dwie metody. Zaprzeczenie wbrew oczywistym faktom, ponieważ Róża Thun jest reprezentantką trzeciej drogi, czy konkretnie Polski 2050. Ponownie.
Ponownie. Ponownie zresztą. Nie przypadkowo. Więc metoda polega na tym, żeby pierw zaprzeczyć, a potem odejść, żeby dziennikarz nie mógł... Aha, i w ogóle jeszcze trzeci element. Oskarżyć dziennikarza, że nie jest dziennikarzem, ale de facto ukrytym działaczem politycznym. I ta metoda jest doskonale robiona. Ona była bardzo dobrze znana już w okresie po śledztwie smoleńskim, kiedy to przedstawiciele pana Seremeta udzielili jednej aroganckiej wypowiedzi, a potem już inni dziennikarze nie ciągnęli tego. Czyli krótko mówiąc, dziennikarze, którzy chcieli zadawać pytania o tryb badania sprawy smoleńskiej, byli w mniejszości, a nawet jeżeli udawało się im zadać pytanie, to polityk czy prokurator, który wiedział, wystarczy całkowicie na bombę powiedzieć, że to jest nieprawda, a potem już wiadomo, że inni dziennikarze pchający się do głosu nie pociągną sprawy, co więcej zadadzą pytanie wygodne. I drugi bardzo charakterystyczny motyw. Pan minister obrony, pan Kosiniak-Kamysz, dzisiaj wyraził wrażenie, jakby był zaskoczony informacją o tym, że żołnierze polscy zostali zatrzymani. To znaczy, że jest to minister, który po prostu nie jest informowany przez służby swoje podległe. Krótko mówiąc, no jest to Piotrze, ale wiesz, co tutaj jest niesamowite? Żandarmeria wojskowa podlega bezpośrednio ministrowi obrony narodowej. Tak, ale znowu... To znaczy, że ta grupa, która aresztowała żołnierzy, też nie wykonuje poleceń ministra obrony narodowej. Nie, ja myślę, że Kosiniak-Kamysz wiedział. Natomiast teraz... Po tym, jak polski żołnierz został raniony nożem, to uznał, że będzie występować w roli dobrego wujka, który mówi, ja nic nie wiedziałem. Tylko ten dobry wujek Kosiniak-Kamysz zderzył się z jeszcze sprytniejszym wujkiem, Donaldem Tuskiem, który powiedział, dowiaduję się o strasznym skandalu. Za chwilę wezmę Kosiniaka-Kamysza i zapytam go, dlaczego do tego doszło. Krótko mówiąc. Chciał być Kosiniak-Kamysz sprytny, ale trafił jeszcze sprytniejszego na Donalda Tuska, który jest nie... No, sytuacja przypomina przerzucanie... Chwili, jeżeli można podać, pan prokurator Janeczek, który przed chwilą u nas występował, poprosił pana prezydenta o spotkanie, żeby przekazać mu informacje o sytuacji w prokuraturze krajowej, o paraliżu nadzoru nad postępowaniami prokuratorskimi dotyczącymi polskich żołnierzy. Paraliż ten wywołały decyzje ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, który bezprawnie pozbawił mnie, czyli prokuratora Janeczka, możliwości wykonywania obowiązków służbowych w pełnym zakresie wskazanych ustawą. Wprowadził zakaz przekazywania informacji do prokuratora Janeczka, szczegółowych informacji o trwających postępowaniach. Decyzje ministra zostały podjęte wbrew przepisom ustawy Prawo o prokuraturze, a także łamią prawo wewnętrzne prokuratury krajowej. Tutaj jest bardzo długie to oświadczenie, ale w każdym razie odnosi się do tego, że to, co widzimy, to jest skutek łamania prawa. Chcę o tym pan prokurator jak najszybciej poinformować pana prezydenta. Ja mam taką smutną refleksję, że być może w tej chwili ktoś w Mińsku czy w Moskwie analizuje dokładnie tę sytuację i tworzy kolejne już działania, które będą tworzyć jeszcze większy chaos na linii prezydent Donald Tusk. No myślę, że każde słowo każdego z naszych polityków, i to zarówno rządzących, jak i opozycji, jest teraz bardzo dokładnie tak, ocenione. Tak, i wymyśla się nowe moduły. Co podrzucić. Sytuacji, które będą skłócały sytuację. Ja cały czas przypominam, że dla Rosji największym priorytetem jest stworzenie stanu zimnej wojny domowej w krajach sąsiednich. Gdy Rosja ma wszystkie organy państwa jak jedna pięść, to u nas niestety powtarzają się te wszystkie najgorsze przekleństwa z XVIII wieku, kiedy Polska była od sasa do lasa. No to powiedzenie nie wzięło się... Można nawet znaleźć analogię jeszcze wcześniejszą. W wieku XVII Rosja przecież nie najechała Rzeczpospolitej, wyciągnęła tylko pomocną dłoń do kozaków. Ale to też jest... to jest sytuacja, która nakłada na główną partię opozycyjną też bardzo duży wymóg. Odpowiedzialność. Aby czasami nawet zacisnąć zęby, ale jeszcze nie dolewać oliwy do ognia. Wiem, że to jest bardzo ciężko, bo jeżeli obserwuje się nieodpowiedzialność
polityki Donalda Tuska, jeżeli widzi się kunktatorstwo, wybiliśmy Hołownię, który wręcz po prostu z miedzianym czołem zaprzecza oczywistym faktom, to mądrość jednak i troska o rację stanu wymaga ostrożności też formułowania. Jeżeli teraz policy PiS-u będą ścigać się na bardzo ostre, to wtedy naprawdę sytuacja wymknie się jeszcze bardziej spod kontroli. Posłuchajmy w takim razie wypowiedzi pani prokuratora Anny Adamiak. Strzały padły w taki sposób, że naraziły migrantów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, przekazała w rozmowie z Polsat News Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Dwóch żołnierzy usłyszało zarzuty, a trzeci został przesłuchany, poinformowała. Żołnierze, którzy oddali strzały podczas interwencji, nie znajdowali się w sytuacji zagrażającej życiu, dodała. Czy znajdowali, czy nie znajdowali, to chyba dopiero postępowanie jest pani, w stanie pani wykazać. Pani prokurator musi to wiedzieć, tak? Znaczy on ocenia, że żołnierz, który jest atakowany kamieniami, nożami... Odległości. Przez kilkadziesiąt osób i który strzela w powietrze, strzela pod takim kątem, że może kogoś trafić. A dowodem na to, bo tam były informacje, już podałem w Wizualnej Polsce, dowodem na to miało być to, że oni przełożyli karabiny. No już mówiliśmy o tym. Gdyby nie przełożyli karabinów, to albo by sami oberwali, albo by oberwali ich koledzy. Nie, znaczy inaczej. Od rykoszetu po prostu. Ja nie wiem, w jakiej sytuacji doszło do tej sytuacji, natomiast komunikat jest tak sformułowany, że nie rozpasza żadnych obaw. I teraz, właśnie z wiedzą, że sytuacja jest tak drażliwa, komunikaty muszą być formułowane tak, aby nie pozostawiały żadnych niedomówień. Bo jeżeli mamy doświadczenie, kiedy ci żołnierze byli obiektem kampanii nienawiści, to mamy prawo zastanawiać się, czy nie doszło do sytuacji, w której żołnierze są sparaliżowani i tak naprawdę wystawieni na pewność siebie agresorów, którzy dostają informacje od analityków, którzy skąd wiemy, czy Rosjanie nie wiedzą, jakie są procedury u nas i nie analizują tak, aha, uchodźcy, możecie być jeszcze bardziej agresywni, bo polscy obrońcy są sparaliżowani obawą, że jeżeli użyją broni... Pani prokurator dolewa... Pani prokurator, tak, oczywiście. Teraz to widać, że nawet w tej sytuacji będą oskarżani żołnierze. Nie wolno wam strzelać, bo to zawsze może trafić. No pewnie, jak przeleci w kosmos i spadnie na głowę, to też trafi. Bo ktoś siedzący w Warszawie w zacisznym gabinecie i tak wie, czy sytuacja była zagrożona, czy stanowiła zagrożenie życia, czy nie zagrażała życiu lepiej niż ta osoba na miejscu, no nad tak, której głową te kamienie latały. Powtarzam, no... Możemy się tylko domyślić, bo gdyby ktoś, na przykład ministerstwo, powiedział, że polscy oficerowie odbyli podróż studyjną po granicy estońsko-rosyjskiej, litewsko-rosyjskiej czy fińsko-rosyjskiej i dokładnie przeanalizowali wszystkie możliwe sytuacje, jakie żołnierze są narażeni na zagrożenie i jaki jest rozwiew możliwych działań, które oni mogą podejmować. To jest nauka, którą Akademie Służb Granicznych, na przykład w Ameryce, tam jest granica z Meksykiem. To jest też bardzo ważliwe. I są w Ameryce obóz lewicowy, który każdy konflikt i użycia broni przedstawia z góry, tak żeby przedstawić ludzi chcących przekroczyć granicę jako niewinne ofiary, a strażników jako bandytów, ludzi o krwiożerczej skłonności mordowania. To są wszystko rzeczy, które można analizować. Jeżeli ktoś by mi powiedział, że przedstawiciele polskiej służby granicznej zrobili taką podróż studialną pomiędzy Finlandią, Estonią i Litwą, bardziej bym wierzył, że to jest analizowane i że ewentualnie można wskazywać, kiedy żołnierze przekroczyli swoje uprawnienia, nie. Bez tej wiedzy ja nie mam niestety zaufania, czy oceniam takiej pani prokurator jest trafna. Mhm. Jeszcze bym ten wątek rozwinął na chwilę, o którym pan redaktor Semka mówił, tego ważenia słów, tej odpowiedzialności, która spoczywa w tej chwili na opozycji.
może nawet bardziej na opozycji, bo obecna koalicja rządząca sama siebie nazywała opozycją totalną. Obecna opozycja totalną nie jest, skoro rząd nie jest do końca odpowiedzialny, no to może opozycja będzie odpowiedzialna w tych kwestiach. Ale pytanie teraz, na czym będzie polegała odpowiedzialność, bo jednak trzeba zdiagnozować tę sytuację, trzeba mówić o tym, co się stało, trzeba to wyjaśnić i trzeba rozliczyć tych, którzy do tego doprowadzili. A mamy szereg przestępstw. Najpierw nielegalnie wchodzą do prokuratury, odsuwają nielegalnie prokuratora do spraw wojskowych, zawiązują grupę, która ma prześladować, i ta grupa jest też działa nielegalnie, bo bez zgody prokuratora wojskowego, która ma ścigać obrońców granicy. Ta grupa doprowadza do tego, że zostają zatrzymani, i mam jednak duże podejrzenie, że zupełnie bez powodu, żołnierze, bo jakiś napuścił na nich, z tego co wiem, napuścił na nich jakiś obrońca uchodźców, że tam się strzela. I była taka potrzeba, bo pan Bodnar jest bardzo czuły na te grupy, bo on się z tych grup wywodzi. I trzeba było zrobić pokazówkę. Żandarmeria, która nie wiadomo dlaczego nie działa pod Kosiniakiem, Kamyszem, a jest jej dowódcą bezpośrednim, wykonuje to polecenie nielegalnie działającej grupy w prokuraturze, skuwa tych żołnierzy, zatrzymuje. Potem ktoś ich w tej armii zawiesza, tak? No, tak jakby armia nie miała... A potem Kosiniak-Kamysz i Tusk odkrywają, mówią, pierwsze słyszymy. No. Skandaliczne. Nie, więc jeżeli mamy nagromadzenie takich niekonsekwencji, to jest bardzo zabójcze, ponieważ w ten sposób potem powoduje to, że ludzie są nieufni wobec każdej władzy. Nawet tej, ale nawet tej, która być może ma jakieś uzasadnienie. Ale nie wiadomo, czy to jest akurat czy ta, to jest wypuszczone na potrzeby polityczne. Czy ta, która jest polityczną grą. Dlatego w teatrze, w polityce owszem występuje teatr. Ale gdy ten teatr zazębia się z kwestiami bezpieczeństwa narodowego i rejonami zagrożenia bezpieczeństwa, to no, konsekwencje mogą być tego tragiczne. Ale wracam mimo wszystko do tego mojego pytania. Dobrze, w takim razie na czym powinna polegać odpowiedzialność opozycji? Ważyć słowa przede wszystkim. Wszelkie efektowne popisy klasomówcze i eskalowanie epitetami mocnymi. Naprawdę wiem, że cynik polityczny powie, ten, kto głośniej krzyczy, ten wygrywa w przekazie wartości. Wiem, że są 3 dni do wyborów i każde ugrupowanie opozycyjne, gdyby ma pokusę, żeby wskazywać, że to, co się dzieje na granicy, to jest efekt tego złego wszystkiego, co zrobiła ekipa Tuska. No ale trochę przyznaj, Piotrze, że to zrobiła ekipa Tuska. Dobrze. Gdzieś trzeba znaleźć złoty środek. Nie dolewać jeszcze oliwy do ognia. Tutaj nie ma mowy o dolewaniu oliwy do ognia, ale rolą opozycji jest zmiana rządu. Tak? To jest jej podstawowa taka rola, jak się nazywa opozycją, bo stąd w ogóle ta nazwa się wychodzi, tak? bo ona ma doprowadzić przez swój sprzeciw wobec tego rządu do zmiany rządu. I oczywiście istnieją procedury demokratyczne, ale proszę zwrócić uwagę, mam wrażenie, że coś się zaczęło już dziać. To, z jaką łatwością Donald Tusk poświęca w tej sprawie rzeczywiście nieudacznego Kosiniaka-Kamysza, który nie panuje nad niczym, bo mu nie dali tych narzędzi. Tak, stara metoda rzucania. Tusk obsadził prokuraturę, więc tutaj... Panowie, w tym momencie musimy zakończyć naszą rozmowę, ale państwo zostańcie z nami, zostańcie z telewizją Republika. Kolejne propozycje przed państwem, szczególnie już niebawem Ekspres Republiki. Dzisiaj pytamy Polaków, dlaczego premier Tusk ukrył przed społeczeństwem aresztowanie polskich żołnierzy. To, co on zrobił i to, co on robi, ja mam 83 lata. Ja takiego czegoś doczekałam. Kochana, to jest niemożliwe. Niemożliwe. Mam prawnuczka, mam prawnusię. Cieszę się z nich, boję się o nich. I modlę się, proszę Boga, żeby spokój był u nas. Tusk robi wszystko na odwrót. Mówi inaczej, robi inaczej. Że oni bronili siebie i nas, no to zostali aresztowani, bo jest wszystko na odwrót. Powinni mieć prawo użycia broni, jeżeli jest zagrożone ich życie. Chronienie państwa jest moim zdaniem taką nadrzędną kwestią w tym momencie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje chociażby z imigrantami, tak? Ten cały kryzys migracyjny. Dlaczego ukrył? Tak. Bo on jest sam winien wszystkiego. Powinni aresztować tych, którzy ich aresztowali, tych żołnierzy.
którzy taką decyzję wydali. Hołownia, pan minister obronności, no Kosiniak-Kamysz, śmiech na sali. Co oni wyprawiają? Teraz już, to już jest skandal właśnie z żołnierzami. To tylko odstrasza ich do pełnienia tej służby.